Witam dzisiaj serdecznie wszystkich w miejscowości Karbice. Dzisiaj idziemy z klubem PTTK Wierci Pięty. Zaczynamy tutaj wycieczkę w Karbicach. Bardzo proszę, jest tutaj napis. No i poza tym jest to rajd na raty ze Słupska do Szczecina. A dzisiaj jest odcinek od Karbic. A teraz będziemy robić zdjęcie, tak? A teraz idziemy w stronę słońca w kierunku Karbic. Szosą, bo tu innego przejścia nie ma. Powoli zbliżamy się do Karbic, które są tutaj po lewej stronie. Nie wiem, czy widzicie, ale ja widzę. Jest to wioska typowo rolnicza. Jaki sprzęt mają? Nie? Sprzęt cicho, że hej. A tam idziemy teraz w stronę kościoła. A tutaj po drodze podziwiamy wiatraki i właśnie patrzymy, jak wiatrak się zatrzymał i łopaty, śmigieł obróciły się na sztorc, żeby wiatrak się nie kręcił, ponieważ łopaty są ruchome. No a tutaj mamy wioskę typowo rolniczą, Karbice. Tutaj, ojej, ale ślisko. Nawet takiego się oszczębia tam widzę, ale daleko. Poleciał. Tu jak widać jest spore gospodarstwo rolne. Duże silosy. Ojej, jest bardzo ślisko dzisiaj. A tutaj mamy w środku wsi staw. No teraz jest pokryty lodem. Idziemy nową drogą, brukowaną. Teraz udajemy się w kierunku kościoła. A więc jesteśmy w gminie Malechowo. A tutaj mamy kościół pod wezwaniem świętego Józefa w Karbicach. To gotycka budowla z XIV wieku. Kościół zbudowano około 1500 roku. Przebudowany został w XVIII i XX wieku. Usytuowany jest w południowej zachodniej części wsi, otoczony cmentarzem, orientowany kamienno-ceglany, otynkowany na planie prostokąta. Z wieżą przy elewacji bryła jest zwarta. Wieża w górnej części jest ryglowa, zakończona stożkowatym metalowym hełmem. Wokół kościoła znajduje się cmentarz około 1500 roku. Jest też pomnik poświęcony I wojnie światowej, czy ofiarom, tak, z I wojny światowej. Kościół jest zamknięty, więc do środka nie wejdziemy. No i tutaj mamy też opis. Pierwsze znaki o Karbicach pochodzą z źródeł historycznych z XV wieku.
nie zachowało się wyposażenie historyczne. No więc, tak jak czytałem przed chwilą, a tutaj mamy właśnie pomnik ofiar I wojny światowej i nawet napis jest dość wyraźny. Zaraz go pokażę. No to wygląda, że to jest po remoncie, bo też jest tutaj polski opis, bardzo proszę. O. No i tu widzimy teraz kościół z boku. Ładne. No więc teraz już kościół obejrzeliśmy i idziemy dalej zobaczyć cmentarz przedwojenny. Idziemy teraz wzdłuż miejscowości. Tam jest ochotnicza straż pożarna w Karwicach. I tutaj budynki powojenne. Albo przedwojenne. A tutaj jest sklep przemysłowy. GHS Sianów. Sołectwo Karwice. Gmina Malechowo. Tutaj na końcu wsi mamy drogę Gdańsk w lewo i Szczecin w prawo. Ale tutaj jak widać jest taka aleja z drzew. I tu jest właśnie pozostałość starego cmentarza z Karwic. Pozostałości jest tu niewiele. Jak widać, większość pomników jest zniszczona, ale jeszcze niektóre stoją. No tu mamy taki jeden. Oj, udało mi się tam wejść. Pani Boska, Wodelkan z domu. To jest jako urodzona, czy jako umarła? 1923. A teraz zbliżamy się do zajazdu Skalne Karwice. Zajazd Skalne Karwice. No tutaj jest również restauracja, a budynek jest zrobiony z kamieni, dlatego skalny. Dwadzieścia. A, ładnie. Przejdźmy na przykład jajecznica. O, myślisz? Aha, to już od razu, tak? Schab sosi kurkowy. Placek po węgiersku. Bardzo lubię. Znaczy lubiła. Co na przykład? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam coś schab, bo to jest. Ja
jajecznicę. A tutaj bardzo proszę, nasze śniadanko, jajeczniczka. Takie super jedzonko. A więc powoli wydostajemy się z Karwic. Mijamy ostatnie zabudowania. Wchodzimy teraz na drogę polną. No zobaczymy, jak będzie z Błotkiem. A tutaj po drodze mijamy kurnik i dużo kurek. Bardzo proszę. Przeszliśmy przez szosę. Teraz idziemy drogą techniczną do wiatraków. Ale mocno wieje wiatr. A jak się wiatraki szybko kręcą. Mocno wieje wiatr. Tak jak mówiłem, jest droga techniczna. I olbrzymi wiatraki, ojej, ale mocno wieje. Robią wrażenie, jak się tak przy nich jest. Widzimy z tyłu Karwicę i Kaziu trochę za niemógł, więc poczekamy na niego, a tu słychać szum tych wielkich wiatraków. Nie, jakoś tam jeszcze mocno wieje dzisiaj. Co? Się wjeżdża czy wchodzi? Wchodzi się. Teraz doszliśmy do kolejnej wioski, ale nie wychamał. Nie wiem, jak się nazywa. Spróbuję znaleźć jakąś tabliczkę. Jaki ładny piesek. Zabudowa typowo szachulcowa. Ale tabliczek nie widać. A tu mamy stare, wielkie stodoły szachulcowe. O, sporo. Fajnie wygląda, nie? A tu kolejna, tylko częściowo podmurowana z czerwonej cegły. Tylko ciekawe, co to za miejscowość jest. Malechówko? Aha. Czyli już wiemy, Malechówko. Tutaj faktycznie mamy napis. Malechówkę. Sztuka. Dziękobiec Malechowy był. I warsztaty dziergania. Gospodarczego. Aha, się ożywiali gospodarczo. A to mamy maszt telekomunikacyjny, czyli komórkowy. No wygląda na przedwojenny.
No, jesteśmy już na końcu Malechówka. Ty, to jakby to... A, 1924 rok, zobacz. Więc już wiemy. Powojenno, przedwojenne. Tak. Międzywojenny. A tu nie wieje. Ale dziwnie. Bo tu zasłania budynek. No. Lewo, w lewo. A to jeszcze mamy po drodze krzyż w Malechówku. No i wybieramy łagodniejszą drogę, asfaltówkę. Przeszliśmy przez szosę między Gdańskiem a Szczecinem. Teraz idziemy do... No to też jest Malechówko. Teraz idziemy w dół, bo Malechowo jest w tamtym kierunku, jakby co. A będziemy tu w dół. A tu proszę, 75 lat kombajnów klas. Tutaj widać, że jest firma, która sprzedaje sprzęt rolniczy. No, sporo tego. No, tak, do kupienia. Teraz mijamy kolejne skrzyżowanie z krzyżem. To jest nadal Malechówko. I teraz idziemy polną drogą w stronę Malechowa. Tutaj stare zabudowania. A tu wyremontowane. Ale ładne. Dalej jesteśmy ten Malechówko, tak? Bo to takie rozwleczone. Teraz idziemy tą polną drogą do Malechowa. Tutaj mamy jakieś kurniki, cholera wie co to. Wygląda jak kurnik, ale... Teraz powoli dochodzimy do miejscowości Malechowo. To jest takiej dolince niewielkiej. Jesteśmy na wzgórzu, więc tu bardzo mocno wieje. No idziemy w dół. Oj, ślisko. Teraz idziemy takim miniaturowym wąwozem. Troszeczkę odsłonięcie od wiatru. Malechowo 85, a co to? To ilość zaliczenia. Czyli ma 3 istonoszy, 4 kominiarzy, 4 złodziei. Ojej, raz, dwa, trzy, 6 opon i raz, dwa, trzy, 4. 9 kotów. Czemu to jest podzielone, te 3? Nie wiem. 2, 4, 5, 6, 8 kotów. No. 8? Tak. A to pomyliłem się. Nie ma pieska. No, straszą. A tu mamy stodołę szachulcową drewnianą. Nie wiem, czy widać. Jeszcze się jakoś trzyma. I nawet dość długa jest.
Doszliśmy do szosy, a tu nam mamy karczmę Malachow. Ty, tam jest zdjęcie. Malachowo, 1943 rok. Bardzo proszę. I tutaj ulica. Aha. Dobrze w trasę. No. Ale ten dom to który był ten? Nie wiem. A tu mamy karczmę. Taką inscenizację, co wygląda jak koło młyńskie. A tutaj mamy następne zdjęcie. Malachowo 1930. Dom Związku Kobiet. I Malachowo 1943, Dom Gminny Ewangelicki. Tylko gdzie to jest ten budynek? Ty, tak, to jest ten budynek, zobacz. Ewidentnie. No to jest dawniej a dziś. Tak, dawniej a dziś. Czyli ten bank spółdzielczy, oddział w Malachowie, tak jak widać, to jest ten budynek, w którym kiedyś znajdował się Dom Związku Kobiet, a później Dom Gminny Ewangelicki. Bardzo ciekawe to jest. A tutaj mamy tablicę ogłoszeń w kwestii niestety wiecznego spoczynku. A tu mamy OSP Malachowo i mini park. Macie o miejsce wypoczynku, kury ganiają, a tu Sara Antyk. Było. Strzelectwo Malachowo. A tu mamy taki ciekawy budynek. Nie, faktycznie. Jak z kamieni wygląda. Nie, może jest z kamienia. A to nie idzie, trzeba by blisko podejść. Ty, to jest kamień. On jest z takiego kamienia, albo beton, nie wiem. Może i beton. Ale wygląda ciekawie. Że taki jakby gospodarczy był, nie? W tej strony przynajmniej. Dokładnie. Dokładnie tak. A tu taki, widzisz, jesteśmy w dołku, w dolince. Dlatego tu mniej wieje. A tutaj mamy gotycki kościół bez wieży. A ten posąg to kiedyś tutaj był ku czci właśnie ku czci zabitych w I wojnie światowej. A tutaj mamy stare zdjęcia z tego kościoła. Tak wyglądał kościół wewnątrz, a tak wyglądał z zewnątrz. Kirsza. 1913 rok. Teraz jest msza, więc wchodzić do środka nie będę. Tutaj jest jeszcze opis, zobaczymy. Proszę. Kościół zbudowany na przełomie XIV-XV wieku w stylu gotyckim. Taka ciekawostka. Thank you.
nie jest msza, więc więcej przeszkadzać nie będę. Ty, a to wygląda jak stara ścielnica, nie? Wygląda jak ścielnica, ale nie gwarantuję. Nie mam zielonego pojęcia. A tutaj mamy kolejne zabudowania mieszkalne wyremontowane. I dzięki takiej ciekawej właśnie inwestycji zaraz zobaczymy, jak te zabudowania wyglądały przed wojną, czyli przed II wojną światową. Ale zobaczymy, sam jestem ciekaw. Proszę. Domyślam się, że ten budynek to jest ten budynek. Tu masz kościół i to jest kościół. A ten budynek to będzie ten budynek. I proszę, tutaj sklep Otto Kilinbeil i szkoła. Czyli tu była szkoła, czyli w tym budynku. Czyli tu, co patrzymy, w 1930 roku była szkoła dla dzieci. A tu znajdował się sklep Otto Kilinbeil. Bardzo ciekawe. A tutaj mamy kolejną tablicę. Proszę. Malechowo, wiejska ulica, Dorstrasse. I to jest właśnie ta ulica, to jest to zdjęcie. Proszę, to są te budynki. O, fajne. Można dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy. A tu mamy zakład zajmujący się odśnieżaniem i ten ma taka kopuła. To prawdopodobnie jest magazyn soli drogowej. Teraz w oddali widać wzgórza. Jesteśmy w takiej kotlinie, dolinie. Jest tu dość pagórkowato. No i tutaj częściowo widać tę dolinę. Trochę drzewa zasłaniają, ale może coś widzicie. Nie jestem przekonany. Ale ciekawie to wygląda. Około okoliczne wzgórza. A tu na wprost widzę budynek, który nazywa się Fort Marian. I widzę takie zabudowania militarne. A, zobaczymy. Tu jeszcze ta dolina. A, to już tu słabo widać. Tu mamy pozostałości różnych bunkrów przenośnych. Zobaczymy, co tu jest. Zasieki. O, pozostałości Anów II. Chyba stare BTR-y. Wieża czołgu T-34, 85. A to kupuła pancerna, testowa. Ale olbrzymia.
O, pamiętacie co mówiłem o jeepach? Proszę. A to tutaj jest taki program na Discovery. Militaria na warsztat. Tam jest o takim Niemcu, który jest pochodzenia Grekiem. I on dostaje od Stanów Zjednoczonych różne stare sprzęty. No i tutaj było w programie, że on tutaj przysłał mnóstwo jeepów z II wojny światowej albo po wojnie II światowej, nie wiem. I ten pan właściciel miał je tutaj restaurować, żeby wyglądały tak jak kiedyś. I to są te jeepy właśnie. Taka ciekawostka. Zobaczycie zaraz odrestaurowane. Tam są Dodge amerykańskie powojenne, lata 46 do 54. Tutaj jest Mi-2, jest ruski śmigłowiec, a to jest polski śmigłowiec, bardzo rzadki w Polsce. A tutaj stoimy przed bardzo ciekawym pojazdem. Wyprodukowana na wojnę w Korei. Wow. I to jest jedyny na świecie prototyp. To jest bardzo ciekawa historia z tego względu, że Amerykanie nawet nie wiedzą o jej istnieniu. Była testowana w Niemczech i po testach okazało się, że nie wiem, czy ta droga nie weszła do produkcji. Aha. Nie weszła do produkcji i ta cysterna mieści w sobie prawie 20 tysięcy litrów paliwa. Koła są specjalnie takie duże, żeby na teren wiązki mogła sobie wjechać. I rozwiązania w latach 90. były takie, że w tylnych kołach ma niemieckie firmy Porsche silniki elektryczne, które napędzają koła z tyłu. Każde koło ma swój silnik, a przednie koła są napędzane elektrycznie z głównego silnika przez promnicę, także on nie ma żadnego wału pod spodem. I elektrycznie napędzane były to. Mało tego, to ta amfibia jak była sprawna, to jeszcze pływała w wodzie. O. Także w zasadzie po testach ile świat w jednostce stała, później to sprzedali. Kupił to taki duży przedsiębiorca, który miał dźwigownię wielką kamieniową. Kupił ją tylko dlatego, że miała bardzo tanio ją kupił, bo miała silnik taki sam, jak on miał w katapliarze, w takim sztychu. Wyjął z niego silnik, a że on ładnie wyglądał, to mu było szkoda go, kurczę, tak na samym powietrzu trzymać, więc nie miał hali, to postawił go pod takim dużym, szerokim taśmociągiem. I ten taśmociąg był nieczynny przez ileś lat. Później z powietrza z tych kół zeszło, po iluś latach taśmociąg uruchomili. I przez lata zaczęło to, ten urobek spadać i go zasypało praktycznie, że widać było w góry tylko pół metra tych blach, nie? No i właściciel zmarł, a syn mówi, ja mam tyle milionów, to nie będę się tu bawił, tak się tata sprzedając. Sprzedał całą kopalnię, sprzedał te samochody. No i mój kolega akurat był przy tej całej akcji, wyciągał te wszystkie pojazdy i tam coś jeszcze pod ziemią. To zabierałem wszystko, no i zrobili mi zdjęcie, no całą dokumentację zdjęciową z akcji, jak to wyciągali. Mówi, chcesz takim pojazdem? Ja, duży to biorę. Wziąłem, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że się później okazało, że to jest jedyny na świecie. A, numer. To jest ten prototyp. Teraz chcę pokazać z bliska. Ekstra. Ale koła ma olbrzymie. Prawie 2 metry.
No, 1,80 m lekko mają. Z tyłu tutaj jeszcze są pod tą klapą właśnie bębny na węzeł. Po lewej, po prawej stronie są liściki na paliwo. I tu były dystrybuowane paliwo. Super. To wbrew pozorom one tak wyglądają, ale ta akurat też jest sprawna, nie? Także już nie ma miejsca na hali, żeby trzymać to wszystko po hali, więc stoi na dworzu. Ta cysterna służyła do, znaczy ten zbiornik służył do pobierania zużytego oleju. Ma siłownik elektryczny, który podnosi tą cysternę do góry i można wylać szybko całe paliwo. Przepraszam, a co to było to? To jest Moller niemiecki z II wojny światowej, no przed wojną, i one, te polery, były wbetonowane przy kei, czyli w kanałach portowych. Czyli tu obowiązywano liny? Aha! Jak w pionie stał, to były polery do... A pamięta pan, skąd on jest? Z Darłowa. Z Darłowa. Ja jestem marynarzem zawodu. Aha. Po szkole morskiej pływałem 20 lat na statkach, także miałem okazję, jak tam rozbierali tą część portu, to... Ty, popatrz, co tu jest. Przejeżdżać pod wodą, czyli jakieś rzeki, wystawiało się rurę, skręcało się z kadłubem, żeby powietrze dochodziło do załogi i do silnika, także to były przypadki, że tam nie było opuszczone i musiał zostać w tej wodzie, ale ten jest czołg sprawny i na zlocie nie jeździmy. To jest ten słynny Rudy 102. T34 są. To jest taki w zasadzie do remontu. No, tutaj mamy taki też pojazd angielski Trojan z silnikiem Rolls-Royce'a i skrzynia automatyczna biegów, także ten jest też sprawny pojazd. Też na zlocie jeździ. No to następny T34. Pusty, bo wyszliśmy z niego, on był cały w śmieciach i chcę właśnie pokazać zwiedzającym, jak wygląda czołg w środku, ale w tym roku będziemy robić go tak. Następnie pokażę tutaj walec. A jaki wąski. Walec firmy Junkers z wykresu lat 20. On jest sprawny też. Ta budowa silnika archaiczna właśnie pozwala na to, że tutaj żadnej nie ma elektryczności. Tutaj ma właśnie jeszcze takie wytłoczenia Junkers. I to jest pierwszy silnik stacjonarny włożony właśnie do takiej od czasu do czasu. I go przykręcę, żeby dostał smarowania trochę. I tak, jeździliśmy nim tutaj na cały plac, kiedyś ubijałem. Także. Czyli działa. Samolot polski, to jest polski kruk. Kruk. Kruk, takie były dromadery też, tak podobnej wielkości kruk. On służył do wyspywania takich pól chemią, do gaszenia pożarów też. Zbiornik miał 1000 litrów, może nie za dużo, ale też się służyły te samoloty w wojsku. Bardzo rzadka rzecz, to jest muzeak, który wysypuje kuchnie polowe, powojenne, przedwojenne. A która jest przedwojenna? Tamta. Pierwsza. Tak, i tu
tutaj ten. Tam ta odnowiona. Kuchnia polowa w czasie II wojny światowej. W Gornym Rzeszu stawi jedną zupę. Tutaj jest, może z tej? Tu jest kuchnia polowa amerykańska. Różni się już, widać, że wielkością. I ona jak jest zabudowana, to tutaj są barierki. Tu mamy te schody. Z jednej strony żołnierz schodził, tu były brezentowe daszki. Także to było połączone, że jak żołnierz szedł z menażką, to te menażki też się różniły, bo nasza była taka, że było na drugie danie całe, a druga część była na zupę. A Amerykanie raz, że nie mieli z aluminium, tylko z nierdzewki. I było podzielone na kotlecik, na mięsko, znaczy na ziemniaki, na surówkę osobno i zupę osobno. Także było podzielone. I ja to mówię, że to jest taki pierwszy mały McDonald's. Wchodził, kucharze kładli, z drugiej strony wychodził. Łodzie desantowe, amerykańskie, oryginalne. Aluminiowa, ważyła 800 kg. Każdy żołnierz musiał 40 kg ponieść, żeby to gdzieś przenieść. Jedna na drugą, są trzy takie łodzie. Na zlocie w zeszłym roku mieliśmy inscenizację właśnie taką D-Day. Taką jedną łódź ubrałem do inscenizacji. No i to w morzu tak jakby żołnierze z morza wypływali. To. Tu mamy Kraza, ruski. Ruska ciężarówka. Taka na bardzo trudny teren. Ja się widziałem, coś tam w łodzi już wiem, ale gdzie, nie pamiętam gdzie. Tutaj akurat jesteśmy w trakcie remontu, to jest ATS, czyli taka samobieżna maszyna, która ściągała różnego rodzaju działa, zaopatrzenie w amunicję, silnik czołgowy, tam widać. Od tego bunkra, to jest bunker obserwacyjny, stały to na jakichś lodawkach. Ale bardzo ciekawe, że to ma taki stempel firmy MOL. Firma MOL produkowała i robiła bunkry dla Hitlera w Berlinie. I dla kolekcjonerów to jest niezła klatka właśnie tej firmy mieć jakiś obiekt. Tu przy okazji też wam powiem, to jest komora dekompresyjna, gdzie płetwonurek, który uległ dekompresji, był wkładany i wyrównało mu się ciśnienie krwi. I to jest z marynarki wojennej z Gdyni. No i oryginalny zapora czołgowa, czyli taki gwiazdoblok niemiecki, to jest z II wojny światowej. Tych gwiazdobloków troszeczkę mam, ale to były przywiezione z koło brzegu. Tu jest taki bunkier, znaczy może to nawet nie powiedzieć, że to jest bunkier, bo to jest taki beton, który był zakopany w okresie zimnej wojny pod bombami i korytarze łączyły się tam, oni sobie tak przychodzili z miejsca na miejsce, nie? Ale a co to jest to właśnie? Niewątpliwie bardzo ciekawym bunkrem to jest ten bunkier. To jest bunkier niemiecki z największego niemieckiego poligonu Zdarówka do testowania amunicji, broni i wszystkiego, co tam mogło by służyć tylko przy II wojnie światowej. Ten bunkier to jest jedyny w Polsce, jeden z nielicznych w Europie. Bunkier. Google bunkier, który miał ściankę tylko 4 cm grubości i wytrzymywał zrzut bomby 500 kilo. Co? Mam książkę niemiecką, w której testowali, zrzucili koło tego bombę 500 kilo, no i powstał na 8 metrów głębokości, a bunkier w ogóle nie rysnięty, także no wiadomo, jakby centralnie na niego spadło, dopiero rozwaliło, ale obok był wrzucony, czyli te siły, które wytworzyła ta bomba, rozchodzą się na kuli najbardziej. No a tak sami wiemy z autopsji, że nawet ciężko jest jajko zgnieść, tak, a kule tym bardziej. Nie? Także tutaj wytrzymałość tej ścianki i dawała właśnie, powiedzmy, moc taką jakby bunkier był tam, powiedzmy, ze ściany nawet metrowe. Także on był wkopywany w ziemię. Właśnie tutaj ciekawostki, tak wam opowiadam, bo on był wkopywany w ziemię i wystawał tylko 20 cm. Była taka drabinka, podłoga była z desek i żołnierze
zrobili tam dekiel taki, że wiesz, na jakichś wzniesieniach, czy na jakichś takich miejscach, jak powiedzmy tutaj, jakaś trasa ciekawa, no to oni obserwowali i jak front się zbliżał, to bunkier został szybko wykopany, przewieziony w drugie miejsce i znowu mieli bunkier. Także były takie zakusy nawet, żeby te bunkry po wojnie produkować. A tu mamy złomka z bajki. No. Ale to do Chodrodów budują takie, bo to jest zimno, które jest. No a tu tak. Mamy silnik 18-cylindrowy samolotu. Część tego samolotu mam tu w sali, to wam pokażę. To jest samolot amerykański, wyprodukowany w 1945 roku. Samolot, który wykrywał łodzie podwodne do głębokości nawet kilkuset metrów i niszczył je. A jak się nazywał? Neptun. Neptun. Zaraz wam pokażę, bo mam dwa te silniki, mam śmigło do niego. Przywiozłem to z Niemiec też. Bardzo dużo rzeczy kupuję za granicą. To jest ciekawe. No teraz przywiozłem właśnie te bunkry. To są bunkry już takie powojenne, komunistyczne, rosyjskie. I ta ciężarówka oczywiście wiele ciężarówek jest stała, mogę wam ustalić ją w okres pustynnej burzy, bo jest skrzyna automatyczna. A to pustynna burza? O, ciekawe. To ten wyremontowany Jeep. Wow. Jak to wygląda? Amerykańska straż pożarna z 1970. Jaki? A za nim stoi Fordson, to jest traktor przywieziony z RPA. Junak, no. Tak, z RPA przywieziony, bo tam kupował kolega też czołgi. Także to ten traktor dla mnie przywiózł. No, cała gama różnych motocykli. No i tutaj mamy w trakcie ileś lat remontu. Kolega mi za długi miał to wyremontować. Remontował mi tego Gaza 67 17 lat. O matko. Aż wreszcie go zabrałem, bo widziałem, że już nic z tego nie będzie. Tak wygląda ten gaz normalnie, jak jest odrestaurowany. I to jest też ciekawa historia z nim związana, bo pierwsze Jeepy, które powstały, to w Stanach Zjednoczonych ogłosili przetarg na zrobienie Jeepa i dużo firm się zgłosiło, ale tylko został Willys Overland, czyli słynny Jeep, kultowy taki Jeep II wojny światowej, podobny do tych Fordów, Mutów, co tam mam na zewnątrz, i został Ford. I tutaj właśnie w tym grillu, w jajku, tam jak z przodu byście zobaczyli, to jest takie wytłoczenie. I te pierwsze były, powiedzmy, te Fordy testowane z Willisem, ale Ford odpadł, bo był szerszy, droższy, cięższy, a w ramach współpracy oddali to Rosjanom i w tym jajku jest napisane GAZ imieniem Mołotowa. Czyli Rusy się chwalą, że mają fajnego Jeepa, ale to jest amerykański Jeep, który jeszcze te pierwsze, jak robili, to były z calowymi nawet gwintami, śrubami, później już były te metryczne. Także taka ciekawa też anegdotka związana właśnie z tymi rzeczami ludzkimi. Bo tak, kto wynalazł pierwszy radio? Mascadi? Nie. Cadillac Fleetwood 1969 roku.
i to nie jest żaden rządowy, takim samochodem jeździli rodziny. Ale olbrzymi. To jest też rodzinny Cadillac. Tylko że to jest 30 lat później. Ten był wyprodukowany, no, lata 90, to są 60. I tu jest silnik 650, a tu jest 8 litrów. Ale olbrzymi. Chyba 6 metrów ma co najmniej. 6, 2, 4. Oczywiście musiał być obowiązkowo bagażnik. Także oni, ten silnik, to tak, ten samochód miał klimatyzację elektryczną, szyby przetestowane, fotele elektryczne, w latach tam 60. tak byli w życiu, a u nas się dopiero ubieramy. Tu jest to, ale tak jak Amerykanie rośliny mają kruszyku, to mają kruszyki i każdy z nich można odpalić do kruszyku, dlatego dlatego jest to trochę niebezpieczne, że wchodzą niektórzy podotyka włączy. Nieraz włączy tak, bo tak włączy, to się nie odpali, ale świece żarowe się grzeją. Nie jak on latach się wyczerpnie i świece uszkodzi, ale jak już popchnie dalej. A dlaczego tak Amerykanie mają? Dlatego, że u nas w Polsce to wiadomo, że kurczę, bo wszystko się boją i każdy wszystko ukradnie. Dlatego kluczyki, kłódki. Jak ja kupiłem pierwszego kamera w Polsce, to zadzwonili do mnie po chyba tam 10 latach. Miałem przyjść kamerę do Polski i oni powiedzieli, że czy bym mógł przyjechać do nich tam do Katowic, żeby pokazać tego kamera, bo oni chcą już zamki w drzwi. Stacyjki, wszystko pozmieniać, nie? A tutaj nie ma, są normalnie drzwi, ale bez żadnych kluczyków. I oczywiście tam pojechaliśmy, dobraliśmy, no. Samolot Neptun. 18 tysięcy kilometrów mógł lecieć bez tankowania, czyli pół kuli ziemskiej mógł przelecieć bez tankowania. W 78 roku dopiero ten rekord został pobity, nie? Rok produkcji 45. Samolot miał 30 metrów długości. No to jest rozbieralne koło, takie żwórkołowe, żeby dojść do... Ale hełmów. To tu jest też jeden dzików Bugana, ale ten był 2 lata temu, odrestaurowany, w tym wraku. I tak wygląda odrestaurowany Jeep z różnicą starszy 40 lat. Do podniesienia? Tak, tutaj. No to mamy wnętrze samolotu. Zmieniać koło. Wow. Co to jest w ogóle? To jest amfibia. Oryginalnie to jest amfibia rosyjska. A rosyjska, aha. Tak, ale Amerykanie mieli w Gideju takie amfibie w czasie II wojny światowej. I Ruscy zerżnęli jeden do jednego, nie? I wyglądają tak samo. To jest, kurczę, ta, można powiedzieć, amerykańska amfibia. Takie amfibie amerykańskie, te daki tak zwane, kaczki. Sidła, hełmy strażackie różne. Typa jakie sidła? Sidła, tak. Jakie duże na nieżywa. Taki koń pociągowy do przewożenia żołnierzy, jakieś materiały, tam szybkie też, bo to służy jako wywrotka. Suzuki.
Pakiety medyczne? Nie, czy odkażające chyba. Te odkaże... Tak, to są odkażające. Ale Junak, nie? Fajny. To w Szczecinie je robili? Tak, na Wojska Polskie. A to co widzicie, to jest pompa strażacka. Wodna strażacka. No tam jest, cała. Ty, i tam jest druga, i to cała. Ja pierdziu, patrz. Ale fajna. To też ręcznie. Przepraszam, muszę coś zobaczyć. Druga ręczna ma pewną. No, ekstra. A więc, jak widzicie, mamy tutaj jeepa amerykańskiego z II wojny światowej. Tak jak ten pan opowiadał. Bardzo ciekawe muzeum. A tutaj mamy taką ciekawostkę. Nie wiem w jakim celu to było zbudowane, ale niby tygrys. No oczywiście to nie jest tygrys, ale tak wygląda. Zrobiono oczywiście ze sklejki. Numer. Tak, to wszystko jest, wiesz, na niby. Ale obrys tygrysa, nie? Ale śmiesznie. No teraz chodzimy na teren w cudzysłowie prywatnego poligonu. Zobacz, nawet tam w krzakach są siewniki i mnóstwo innych urządzeń rolniczych. A teraz idziemy po czołgowisku. O kurde. Teraz mamy drogę przełajową. Ale damy radę. Czy nie? Cisza. Teraz zbliżamy się do miejscowości Gorzyca, która również jest w takiej dolince. Wszędzie wokoło wiatraki oczywiście, bo tutaj wiatry to wieją cały rok. Dlatego wszystkie miejscowości są w dolinkach. A tu jesteśmy w Gorzycy. Tutaj jest remontowany przepiękny dom z 1919 roku. No, bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładna, ładnie odrestaurowany. A tu jeszcze jest gospodarstwo. Jest stodoła szachulcowa. No i dom piękny. Bardzo fajnie to wygląda. A tutaj mamy krzyż przydrożny. A tutaj mijamy dom wiejski w Gorzyce. Proszę.
Proszę, chciałeś miejsce odpoczynku? To masz. No na pewno. Jeszcze jeden jest po drodze, jakby co. Co jest? O, nowa toaleta jest. No tam. No to teraz mamy postój. Przerwa. A więc teraz odpoczywamy i patrzę, jakie fajne jedzonko mamy. Orzeszki, czekoladki. Tu już nic nie mamy. Tu już się zjadło. A tutaj mamy szachy albo warcaby. A tu mamy ścieżkę sensoryczną. Tu się chodzi na boso. Jest trawa, kora, kamyczki, drzewo i szyszeczki. A tutaj mamy domki dla owadów różnego rodzaju. A tu mamy, ale fajna ławka, znaczy ten, huśtawka. Ja się nie zmieszczę się. Ale jaka wielka. No właśnie, ja też. A teraz was. Teraz wyszliśmy z miejscowości i zmierzamy. Próbujemy zmierzać w kierunku dawnego cmentarza. Ale tutaj po drodze widzę, jest jakiś głaz. Teraz zobaczymy, co to jest, bo o tym nie słyszałem. A. Ku pamięci wielu pokoleń niemieckiej ludności, która żyła w Gorzycach i znana, nie, i co? I znalazła na tym cmentarzu wieczny odpoczynek. 2010 rok. I tu jest po polsku i po niemiecku. Tu nawet jest taka jakaś płaskorzeźba z metalu. Jakby fragment z tego, z jakiegoś cmentarza, nie? O, jest opis, cmentarz. Friedhof i cmentarz. O, tak, 1879. 1876, no tak. No taka skarpa. No idziemy do niego. To idziemy właśnie do cmentarza taką skarpą, wałem. Wchodzimy na cmentarz. Jak widać, sporo krzyży jest usuniętych, ale też spora ilość istnieje do tej pory. No. Sporo ich. No i tutaj na wprost mamy to, co najczęściej teraz spotykamy, czyli pomnik upamięci ofiar I wojny światowej. No. Zaraz odejdę. I orzeł. I górna część cmentarza. O, tu są jeszcze nazwiska wyraźnie, można przeczytać.
Otto Wetzel, Otto Knabak, Max Xab, Fritz Weiser i tym podobne. Jest druga część cmentarza, taka wyższa. Tu są pomniki. No, przynajmniej to, co z nich zostało. Proszę, i to jest z pierwszej wojny światowej? Nie. Nie wiem, co tu jest napisane, ale jest data śmierci 1931. Tu też 1931. A tutaj na cmentarzu zobaczcie, jakie ładne kwiateczki. Proszę. A teraz mijamy kolejny potężny wiatrak. Niby zwykłe wiatraki, ale za każdym razem taki ogrom robi wrażenie. A teraz po drodze mamy cudeńko, zajączki. Mam nadzieję, że nie będą uciekać. No dobra, króliki, ale luzem. O, uciekają. Ty, one tam mają swoje gniazdo normalnie. Ty, to jest hodowla i to mają gniazda. Takie naturalne. Fajne. Proszę. Mają normalnie swoje siedzibę pod ziemią w skarpie, tak. Naturalne, naturalnie. Tak jak w naturze. Tu mamy zajączka, o. Ty, on tu przyszedł do mnie. One głodne. Niekoniecznie. Jaki ładny. Patrz, nawet dwa, trzy. No. Ale w naturze, zobacz jak fajnie. Super. To jest nie para. Chyba parka. Ale ładniutkie. No i nas zostawili, bo oddali. Idą chyba do wiatraka. Teraz powoli dochodzimy do miejscowości Przystawy. Przystawy są miejscowością metryce wcześniej średniowiecznej. No, jest tam domniemane grodzisko z VII wieku. Zlokalizowane 600 metrów na południowy zachód od obecnej wsi. Teraz tak, w XIII wieku nadano klasztorowi cystersów w Bukowie Morskim, a w XV wieku we wsi powstał kościół, który w 780 roku zniesiono od podstaw konstrukcji ryglowej. W obrębie posiadłości klasztornych pozostawała do czasów reformacji, gdzie po 1534 roku przeszła na własność rodziny książęcej, a w XVII wieku znajdowała się w obrębie domeny państwowej w Darłowie. W 1784 roku we wsi było 21 gospodarstw, w tym jedno gospodarstwo nauczyciela, jedno gospodarstwo kowala, mieszkał ten też butnik i leśniczy. W 1928 roku we wsi odnotowano istnienie niewielkiego majątku ziemskiego, a w XIX wieku wieś została znacznie rozbudowana i w 1933 roku rozebrano
kościół. Aktualnie mieszka tu około 320 osób. Miejscowość jest częścią gminy Malechowo. A więc teraz widzimy kościół. Więc tak, budowa kościoła przy stawach była wielkim wydarzeniem, ale też wyzwaniem, ponieważ tutaj miało być tylko przebudowa i remont, bo pierwotnie to nie był kościół, tylko kaplica. Ale w 2004 roku jednak stwierdzono, że zamiast remontu kaplicy będzie po prostu przebudowa jego na kościół. No i w ten sposób właśnie miejscowość dostała fundusze i po otrzymania błogosławieństwa na budowę od biskupa Kazimierza Nycza prace ruszyły i została powołana nawet Rada Budowy Kościoła. A więc tutaj właśnie pokazuję zdjęcia. No i tutaj właśnie to mamy ten kościół z około 1933. Tak jak mówiłem, ten kościół został rozebrany w 1963. A tak wyglądał w 1926 roku. No, później postawiono to kaplicę, jak mówiłem wcześniej, i po remoncie stał się kościół. No, a tu jest ciekawa zabudowa szachulcowa z 1833, a w 2003 był remont. Dość ciekawie to wygląda. A tu mamy zabudowę. Widzę, tu trochę jest i cegła, i drewno, i szachulec. Tu zabudowa jest też dom. No, nawet ciekawie to wygląda. Tak, to jest stodoła i to duża. Tak. Dokładnie. Teraz jako ciekawostkę powiem, że po lewej stronie drogą, jak się idzie, 600 metrów dalej jest grodzisko z VII wieku. Przynajmniej tak wyczytałem, jakby co. Dawne przystawy. No, ogólnie mówiąc, to są zdjęcia z dawnych przystaw. Jak wyglądały. Nie ma opisu, gdzie to się znajdowało. Możliwe, że ktoś to z tych domostw. Wszystkie wyglądają na przedwojenne. No ładnie to wygląda, nie? I to są już te stodoły bramne, nie? To już tak jak... No. Czyli wejście przez stodołę. To jest kolejna tablica ze zdjęciem. Właśnie zobaczymy, co tu jest. Przepraszam. Fotografia z pocztówki. 1926 rok. Szkoła. Czyli to jest szkoła. Dawna szkoła. Dawna szkoła, tak. Nie pisze jaka. Tylko szkoła. Ale teraz jest krzyż, także muszę tutaj... No krzyż jest, ale szkoła. Ale i u dołu też jest krzyż. No bo szkoła to była przed wojną. No. To co, to tamten kościół nie jest czynny? Kaplica. To jest kaplica.
Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przystawach. No bo ona była używana jak zanim kościół istniał. Krótko mówiąc tak. Kościoła nie było. Został zburzony w 1963 roku. Więc tutaj zrobiono w tej szkole kaplicę i tutaj były nabożeństwa. Tak, taki sens jest. A tutaj, tak, kolejne właśnie zabudowania z wjazdem bramnym. Takie typowo kaszubskie, nie? Także to już mamy... Tak, jedzie auto i tu już mamy wpływy kaszubskie. Tu mamy kolejne zdjęcia i dla przykładu to jest fotografia sprzed wojny. I ten budynek to jest ten budynek. Tutaj pokażę w środku. O, proszę. On jest otynkowany, ale ogólnie mówiąc pod spodem jest to szachulec, tak? Widać, że jest bardzo niski. No i tutaj tak samo jest to cały wjazd jak bramny. A tu jest fotografia tego samego miejsca z 1960 roku. Bardzo ciekawe. O. No i teraz zbliżamy się do torów kolejowych. W lewo kierują się w kierunku Szczecina, czyli Koszalina, a w prawo w kierunku Słupska, czy jak to woli Gdańska. A tutaj mamy kolejny obrazek. Bardzo proszę. Fotografia z 1926 roku. To jest stacja kolejowa. Proszę. A i ten budynek to jest tutaj. Proszę. Tak to wygląda. Wczoraj i dziś. Bardzo fajne jest to, że są tutaj zdjęcia. A to na pewno tędy? To z drugiej strony torów. To z drugiej strony torów. Jesteśmy przy stawach. Tutaj jest miejsce odpoczynku. Tutaj jak widać miejscowi robią też sobie grilla. O. No i można sobie tu usiąść i zjeść. O, nawet ognisko można zrobić. Nawet jest miejsce na ognisko. Bardzo mini siłownia. To co, no 5 minut i... A więc teraz koniec przerwy. Już się napiliśmy, zjedliśmy. Teraz jeszcze mamy 3 km do stacji kolejowej. No tutaj będziemy iść drogą wzdłuż torów kolejowych. No, teraz tak jak mówiłem, o Jezu, tam jest, w tamtym kierunku jest ten, jeszcze się wystraszyłem. O, jedzie już pociąg. Pociąg jedzie! Thank you.
Także pociąg jedzie teraz w kierunku Słupska. O, sama lokomotywa. I pojechał. A tutaj jest krzyż przydrożny, który świeci się. Świecą się na nim lampki. Nie wiem, czy to widać na filmie. Bo to tak delikatnie. Troszkę widać. No, a tu mamy już drogę do stacji kolejowej. A tam w oddali mnóstwo wiatraków, ale to jest tak ciemno, że już nie wiem, czy jest widoczne. Już coraz ciemniej. A tutaj jest rzeka Grabowa. Dopływ Wieprzy. Zaraz. No i most. Zaraz spróbuję pokazać, jak się uda, bo nie wiem. Przepraszam cię bardzo. Nie wiem, czy coś widać. Most kolejowy, ceglany. I rzeka Grabowa. Płynie z okolic Polanowa, czy przez Polanów. Z tej strony trochę lepiej widać. A więc idziemy teraz już do stacji kolejowej, jak mówiłem. Jesteśmy coraz bliżej. No kolega tu już pada ze zmęczenia i prawie się przewraca. Teraz widać, jak jedzie pośpieszny w kierunku Szczecina. A tutaj mamy zachlapaną tablicę wiekowo. Bardzo proszę. To ten. Tak, słucham cię. To poprzednim razem, żeśmy tak myśleli, że jedzie nasz pociąg. Mhm. Ale to się okazało, że to był pośpieszny pociąg. Tak, to był pośpieszny. I to tak. Chyba ten właśnie. Tak. Nam się cały czas wydawało, że o, już... Nasz pociąg jedzie. Nasz pociąg jedzie i już jesteśmy przegrani. A jeszcze dużo czasu. A więc teraz idziemy już na stacji kolejowej. Bardzo proszę, jaka rozdzielnia. Wow. I jesteśmy w miejscowości Wiekowo. Co panowie fotografujecie? Co? Fotografujecie? Miejscowość Wiekowo. Nawet zgłaszać, jak ktoś fotografuje dworzec. Ale ja Wiekowo fotografuję. Tablicę. No, myślałem, że fotografujecie stację. Nie można robić zdjęć! Bo nie, bo mamy taki nakaz, inaczej po sobie znowu będę musiał zadzwonić. Mówię poważnie. Trudno, się już nagrało. No dobrze, jest nagrane, trzeba poradzić. Ale to w nocy nie pomaga. A czemu? A czemu nie można robić zdjęć? Przepraszam, oświetlam.
no bo to jest obiekt strategiczny. Rozumiem. Nie, ale kiedyś to było tak, że na każdej stacji wyciął zakaz, nie? I to chyba postrzegali w latach 90. Aha. Do końca 80. I chyba już nie ma zakazu. Okej. No w każdym razie zakończamy już dzisiaj naszą wyprawę. Bardzo proszę, więc dziękujemy wszystkim za oglądanie i zapraszamy na następną wycieczkę. Pa, pa!